Cześć, witajcie, z tej strony Bubbles Bloom, a to kolejny odcinek z gry Angry Birds Epic. I lecimy sobie kolejne poziomy. Skończyliśmy właśnie na tym miejscu. No i lecimy. Chcemy... Pyk. O, no właśnie, muszę na tyle destroy zmienić, bo ekspiłem sobie gwiazdki. Chciałem ten poziom z tą świnią grubą, 6 na 3. O kurczę, on ma abilitkę czaka. Z tym pierwszym stronie, widzicie? Ma te kuleczki. O. Ma kuleczki. Kurczę. I sobie też dał kulki. No. Standard. Pyk. I tak walę. O, i pyk, dobra. I winek. I level up jeszcze, nice. I spin. O, i rzadki loot, nice. Oj, kecstenka. Idziemy po typa. Haha. Co? Czyli jak on ucieknie? A, go zabiorą. O, czyli bojdutki in a nutshell. Tutaj no. Nie no, muszą uciekać no. Zawsze uciekają w tym Angry Birds Epic. To po prostu... No nie, zawsze uciekają. Nie wiem, kiedy nie było sytuacji, że ci ktoś nie uciekł. Taki boss, taki... No taki boss jakby, no. Ale po co on tej umiejętności używa? Ona jest tak słaba jak on jest tylko. Bo to mi nic nie zrobi. No i co to mi zrobi? Co to mi zrobi, świnko? Nic mi to nie zrobi. No, no, akurat zrobiło. No właśnie, ja miałem strój do Matyldy zmienić. Już to zmieniam. Kręcimy. No i nie ma żadkiego. No, już blisko tego jesteś. Ale my chcemy zmienić sobie strój. Albo nie, nie zmieniajmy, bo jesteśmy na wodzie na razie. Woda... Bo oni imutują ten nasz atak, dlatego nie zmienimy na razie. Na razie nie zmienię. Dobra, bijemy się z kolejnym levelem. O, deszcz! Wow. Epicko. Pyk. On myśli. On tym wiatrem będzie wali. Bo on też ma to leczenie, nie? Tak, on ma to leczenie. To tekst, tak walimy. Tak walimy. Jak teraz udało się do tego? O kurczę, jak przywalił mi. Dobra, tak. O kurczę. Jak mał życie ma ten red, to ja tak zrobię, bo ja nie chcę, żeby on mi umarł. Czy coś takiego, bo wtedy jedna gwiazdka może wlecieć. Nawet. Dobra, pyk i pyk. No nie, myślę, że to będą dwie gwiazdki. Niestety, ale mogą być dwie gwiazdki. I...
Dobra, są trzy, jest fajnie. No, tutaj jednak heal coś pomógł. A, i trochę sobie farmiłem między odcinkiem. I ogarnęłem sobie upgrade potek Stefka. O, jeden ten pojazd utopiliśmy. Co? Dostałeś coś za 100 gwiazdek. Jakieś klas mastery. Aha, i my musimy te wszystkie porty. I tego Stefa. Stefa sobie kupiłem nowy soczek. Czek taki niebieski. Kontynuujemy niszczenie statków. O kurczę, gruba świnia tutaj jest. No to to nowe, ale no bo... Silna jest, twarda. Twarda świnia. A to jest tylko gruba. No tak, zasywalne. O, teraz jest fajnie dopiero. Pyk, papryczka. I kill. To jak nie, tutaj nie będzie trzech gwiazdek, to nie, to jest jakieś oszustwo wtedy. I czaszki to jest rzadki lód. Z pięciu muszelek się jedną czaszkę robi. O, i ostatni statek mi został do zatopienia. I zniszczmy go. Yeah. To by był czas na użycie czaka. A mi się go totalnie nie opłaca używać. No patrzcie. Nie, no ja go nie użyję, no niestety. Nie, on mi totalnie on nie jest wyekspiony. Ja go muszę wyekspić. To jest tragedia z tym czakiem. No właśnie, tutaj jest bombka. I tutaj są ci. No po prostu pierwszy ich tych minionów rozwala, a potem tego cwaniaczka rozwalę. A nie, jakiego cwaniaczka, przecież to rudy. Co ja mówię? To rudego niszczymy. Rudy zostanie znowu zniszczony. O kurczę, ja używam tej papryczki, bo i tak mu dużo nie mogę zadać z papryczki. To jest mega dobre na niego. O, tutaj. Broni się. Tak walne. No. O. Może tak sobie większy atak. Dobra, Matylda bije. Pyk. O, Matylda znowu leci. Pyk. O. Dobra, rudy pokonamy, level up. Co teraz zdobędziemy trojaczki? Albo trójaczki, może trojaczki. O! Skrzyneczka! I... No nic nie ma z tej skrzyneczki fajnego. Może jedynie te... Korale? Co to w ogóle było? Jakieś takie uschnięte korale. O! I zatonął. I łatwo z typem. Co, płynie? No i tam doleci. Co tam będzie? O, ten do nas wskakuje. Tutaj się pewnie poziom odblokuje na tym. Jak on się tu dostał?
wyjaśnienia? To brak. O, znowu dostałem taki level up, że to tak, taki hit. Jim, Jake i Jim, co? Co takiego tam było? I otwórzmy sobie tą bramę. Fake. I otworzona. I tutaj też pamiętam, gdzie była brama. Fake. Otworzona. Dobrze, więc tym akcentem będziemy kończyć ten odcinek. I cześć.